idę wodą. Zmieściłaś się dobrze. Mówiłeś coś? Co? Nie, nie, nie. No i Andrzej, tak sobie siedzimy. Tak. W ciszy i spokoju na plaży. Sobie wreszcie tak możemy, wiesz, spokojnie porozmawiać o różnych sprawach naszych. Znaczy, ja mówię, a ty słuchasz. Nadal to jest rozmowa. Andrzej. Andrzej, czym ty mnie możesz jeszcze w życiu zaskoczyć? Powiedz mi, czym ty mnie jeszcze możesz zaskoczyć? A wiesz, że w pracy opublikowanej przez Physical Review Letters kanadyjscy naukowcy dowodzą, że w niskich temperaturach możliwa jest konfiguracja kwarków dolnych i górnych? Co? Kwarki. Z nich są zbudowane wszystkie istniejące atomy. A czy ty mnie zdradzasz? Ładnie! Smaczna, zdrowa, bo jej żona jest bombowa! Potrzebuje, on się z nią morduje! Ja, godzianka smaczna, zdrowa, bo jej żona jest bombowa! Andrzej, ty słyszałeś? Czemu? On cię obraził! Nie, on mówił o tobie. Ale Andrzej, przecież my wciąż jesteśmy jedno, więc jak ktoś obraża mnie, to jakby obrażał też ciebie. No, na tym polega małżeństwo. To znaczy, że jak ty obrażasz mnie, to obrażasz samą siebie? Nie. Nie, to nie jest tak. Przecież, no, nie, to nie jest tak. Andrzej, no przecież jak czasami mi się wyrwie o jeny 7 razy w tygodniu, że ci powiem, że weź idź debilu, no to co? Powiedz mi, gdzie ja cię tutaj obraziłam? No powiedz mi, gdzie? Lud Bambino jak wiatr halny wzmaga popęd seksualny! Weź, no, nie, nawet o tym nie myśl. Kiedy ona mówi nie, to sąsiadka loda chce. Andrzej, zrób coś. Ja się nie czuję dotknięty. Weź i stąd, człowieku, przeszkadzasz tylko. No, może w małżeństwie iść. Morał tej historii, tak. A weźcie kobietę już przymknij, dobrze? Naprawdę, daj człowiekowi pracować, nie? Papugujesz, tu siedzi taka oflądra na plaży. A pan, że z takim bamboszem na plażę przyszedł, naprawdę. Wstyd, wstyd. Andrzej, no weź, no zrób coś, no. Dobrze, już mu coś powiedz. Dobrze, nie... Aha, czy ty o mnie nie zawalczysz i o mój honor, tak? Dobrze. Dobrze, sama pójdę i sama to załatwię. Chodź tu, gościu. Chodź tu, gościu, do mnie w tej chwili. Spokojnie, no. Chodź tu, gościu, do mnie. A co pani? Nie? Co tu się wyprawia? Proszę pani, ale proszę już spokojnie. Proszę nie stawiać oporu. Ja tu jestem poszkodowana. Co tu się dzieje? Cześć, dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Komenda miejska, czerwonka, zielonka. Pobierów. Nas zawiało nad wodę, nas powiało. Kawałek. Mamy komendanta z Białegostoku nas przeniósł tutaj. Ja nie wiem, do pana tak mówię, bo ta pani zaatakowała tego pana, co sprzedaje lody, tak? I ona go tam krzywdę zrobiła i powiedziała, że to nie jej wina, że ten pan zaczął i że tu jest człowiek, który może potwierdzić jej tożsamość. No. Mówi, że pan jest jej mężem. Pan jest mężem tej pani? Andrzej. W tej chwili proszę powiedzieć, że jesteś moim mężem. A co pani wymusza jakieś tutaj zeznania? Się teraz mówię co, pani się proszę tam... Boże. Proszę mi powiedzieć, to jest pańska żona, czy to jest pańska żona? Ich verstehe nicht. No, tak, yeah.